Po kilku miesiącach względnego spokoju ponownie atmosfera w grupie Azoty Puławy zaczyna gęstnieć za sprawą sytuacji, która ma miejsce w grupie Azoty. Przewodniczący organizacji zakładowej, szef zarządu oddziału i wiceprzewodniczący zarządu regionu Solidarności skrytykowali działania zarządu grupy Azoty, która ich zdaniem dyskryminuje pracowników z Puław, między innymi wykluczając ich z możliwości ubiegania się o stanowiska we władzach statutowych spółki matki. Padły także zarzuty, że w zarządzie puławskiej firmy oprócz przedstawiciela załogi nie ma nikogo z Puław, czyli jak podkreślali związkowcy, osoby mającej wiedzę na temat lokalnych realiów, w których działa puławska spółka. Mamy do czynienia, proszę Państwa, z marginalizacją i powolnym upadkiem naszych zakładów tutaj w Puławach. To samo też można powiedzieć, że powolnym upadkiem całego regionu Lubelszczyzny. Od czasów konsolidacji zakłady nasze wypłaciły dywidendę ponad 900 milionów złotych do Tarnowa. Te pieniądze powinny zostać tu w Puławach, uważamy tak, na rozwój naszych tu zakładów, nowych instalacji, a tym samym nowych miejsc pracy. Chcielibyśmy powiedzieć też, że w zarządzie, w zakładach azotowych, jak Państwo wiecie, odbyły się wybory. Stety, niestety zarząd utrzymał się w takiej samej obsadzie, co poprzednio. Nie ma nikogo w zarządzie z Puław. Nie ma człowieka, który by tutaj był fachowcem, który by znał lokalne problemy, był wrażliwy na te problemy. Wysłaliśmy na przełomie stycznia-lutego pismo do wszystkich posłów Lubelszczyzny. Odpowiedziało czworo parlamentarzystów. Pan Tomasz Zieliński, pan Sławomir Skwarek, no i oczywiście jak zawsze dwie panie parlamentarzystki z Lublina, pani poseł Gabriela Masłowska i pani poseł Elżbieta Kruk. Działacze związkowi podczas konferencji prasowej wielokrotnie podkreślali, że proces konsolidacji zapoczątkowany w grupie Azoty blisko 7 lat temu miał rozwiązać problemy polskiej chemii. Konsolidacja miała być również oparta o sprawiedliwy podział środków, a także na uwzględnianiu podczas obsady stanowisk udziału poszczególnych spółek w bilansie ekonomicznym grupy. Puławy, pomimo największego potencjału i generujące największe przychody, jak słyszeliśmy, są marginalizowane, co przekłada się wprost na pogorszenie sytuacji ekonomicznej pracowników puławskiej firmy. Związkowcy zaapelowali do parlamentarzystów o pomoc. Na apel odpowiedzieli tylko 4 posłowie z naszego regionu. Tak jak pan przewodniczący to podkreślił, mamy do czynienia w ostatnim czasie z eskalacją już teraz czynów i faktów, które dyskredytują tak naprawdę grupę Azoty Puławy w całej grupie. Przykładem tego jest oczywiście, takim ostatnim przykładem jest tego ten regulamin uchwalony, który de facto wyklucza ludzi pracujących w Puławach z możliwości kandydowania do władz w całej grupie. Można by to porównać do takiego przykładu bardzo, bardzo obrazowego, gdzie na przykład w wyborach do Europarlamentu Polacy mogliby głosować tylko i wyłącznie na Niemców. Więc my się sprzeciwiamy takiemu podejściu do tego problemu. Oczywiście naszą reakcją było to, że wysłaliśmy pismo zarówno do Rady Nadzorczej, jak i do nadzorczej grupy i do premiera. Trzeba podkreślić, że jest to akcja, która jednoczy organizacje Solidarności z całej grupy. Takie samo stanowisko, jeśli chodzi o wybory, mają Police, ma Kędzierzyn, ma Puławy. Oczywiście Solidarność Tarnowska, niestety musimy to podkreślić, nie popiera naszych postulatów. W naszej ocenie ten regulamin jest złamaniem prawa. W naszej ocenie prawo jednoznacznie mówi, że Puławy powinny mieć możliwość wystawienia swojego kandydata do władz statutowych Grupy Azoty Puławy i my do tego dążymy. Ten nasz postulat właśnie między innymi opisuje interpelacja pań posłanek. To, co powiedział pan przewodniczący, mówiąc o tym, że wysłaliśmy list do parlamentarzystów, tak, wysłaliśmy bodaj w lutym, tak? W lutym pismo do wszystkich parlamentarzystów z prośbą o pomoc.
jedynym czynem odpowiedziały właśnie dwie panie, pani Elżbieta Kruk i pani Gabriela Masłowska. Ten czyn to jest ta interpelacja. Ona, to są zapytania mówiące nie tylko oczywiście o sprawę wyborów do Rady Nadzorczej, ale również do sytuacji Grupy Azoty Puławy w całej grupie Azoty, jak również sytuacji finansowej i ekonomicznej naszego zakładu pracy, czyli Grupy Azoty Puławy. Mamy takie przeświadczenie w naszej komisji międzyzakładowej, że gdyby wszyscy posłowie Lubelszczyzny tak się angażowali w sprawy Grupy Azoty Puławy, jak te dwie panie, to myślę, że ta deklaracja, która kiedyś była składana, że siedziba grupy powinna być w Puławach, byłaby już dawno spełniona. Niestety musimy to powiedzieć, że pozostali posłowie nie mają takiej determinacji w budowaniu siły Grupy Azoty Puławy, jak te dwie panie. Te pieniądze, o których powiedział pan przewodniczący, 900 milionów, w porównaniu z inwestycjami, które rzekomo są robione w zakładach Azoty Puławy dzięki konsolidacji, to można powiedzieć, że jest jedno wielkie nieporozumienie. Dlatego, że my odprowadzamy dywidendę i inwestujemy za swoje pieniądze. Więc tak naprawdę te pieniądze powinny budować pomyślność naszego regionu. Gdyby tylko ludzie z zewnątrz nam nie przeszkadzali, to myślę, że byśmy znakomicie sobie dali radę. Jak to jest bardzo dla nas ważne, pokazuje chociażby to, co dzieje się w sprawie sponsoringu naszych drużyn. Mamy do czynienia to z takim faktem, że grupa wspiera między innymi, taką informację mamy, Grupa Azoty Puławy wspiera Żużel w Tarnowie, a zastanawia się, czy wspierać Wisłę Puławy i to zmienia. Dla nas jest to nie do przyjęcia i nie zgadzamy się na takie podejście. Pan premier Morawiecki ma okazję tak naprawdę w obecnym stanie rzeczy wykazać i połączyć te wszystkie działania, o których od pewnego czasu mówi. Po pierwsze, zrównoważony rozwój. To jest tylko hasło, a dzisiaj przykładem Grupy Azoty, w tym wypadku Zakładu Azotowego w Puławy, może stanąć ponad politycznymi podziałami, bo widać wyraźnie, że ten układ, jaki został stworzony odnośnie wielkiej syntezy, jest to gra polityczna i tutaj nie widać do końca tego sensu gospodarczego. Po drugie, kwestia dotycząca partycypacji pracowniczej, o której od wielu, wielu lat się mówiło, jest też zdecydowanie ważnym elementem rozwoju grupy, a w tym wypadku również możliwości wpływania załogi na kształt swojego zakładu pracy. Wtorkowa konferencja to już druga w ostatnich tygodniach zorganizowana przez organizacje związkowe konferencja dotycząca nieprzestrzegania umowy konsolidacyjnej. Wcześniejszą oddzielnie zorganizowali działacze Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego, którzy również krytykowali zachowanie zarządu spółki matki, tyle że obrali inne metody. Związkowcy z ZZPRC zamierzają zgłaszać do gremiów statutowych Grupy Azoty swoich kandydatów i to uczynili. Jak widać, cel podobny, sposób załatwienia sprawy zupełnie inny.